słowo ów to jest bardzo dobre słowo. No, na pewno te dwa sety nas podbudowały tym, że można, tak? Potem troszeczkę widzę, że się rozluźniłyśmy, no i trzeci set jednak już była ta dominacja nasza. No ale my musimy bardzo jeszcze dużo pracować, żeby w ogóle ta forma nam wróciła. No mamy też nową zawodniczkę. Pierwszy raz była, miała tylko parę treningów, tak? Kasia wróciła też, miała dwa treningi, więc no... Ten zespół był jakby nowo budowany w tym meczu, o tak bym powiedziała. Teraz się śmiałyśmy przez łzy, że tak naprawdę brakło czterech punktów do tego, żeby w tej czwórce być. I tak jak właśnie pan mówi, pierwszy set bardzo smutny, 19-10 prowadzimy i nie potrafimy dokończyć, postawić kropki nad i. Myślę, że dużo emocji jest we mnie i ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć rozsądnego. Też chciałabym jutro zresetować głowę i w poniedziałek przyjść na trening, porozmawiać na chłodno i na spokojnie, co się wydarzyło. Nie wiem, czy przestraszyłyśmy się tego, że możemy wygrać. Tak jak mówię, ciężko cokolwiek powiedzieć i mam nadzieję po prostu, że w środę pokażemy się z dobrej strony i pokażemy fajne widowisko. Mimo wszystko źle zaczęliśmy ten mecz. Na pewno może myślałyśmy trochę, że Legionowa tutaj trochę może odpuści, poczuje się zapewnie i tak dalej. Może my trochę się zestresowałyśmy w pewnym znaczeniu. Albo też, co mi się bardziej wydaje, że za bardzo po prostu chciałyśmy wejść w ten mecz naprawdę bardzo ostro, już sobie mówiliśmy w szatni i tak naprawdę przez cały ten krótki tydzień, bo krótki, po ostatnim meczu, no chciałyśmy udowodnić, że zasługujemy na wygraną, no i na szczęście tak się stało. Gra zespół, tak? Nie pojedyncze jednostki, no i mieliśmy dużo trochę problemów zdrowotnych, bo tutaj mówię, wypadła nam Janisa. Teraz przyszła Anna, więc tutaj jakby każda się wymienia, no więc mam nadzieję, że już w tym składzie potrenujemy trochę i przygotujemy się lepiej do meczu następnego. Oczywiście, że jest wiara, tutaj mogę powiedzieć, że ja jestem pewna, że moja drużyna zrobi wszystko, żeby, tak jak mówię, zagrać fajne spotkanie i co będziemy mogły, to zrobimy, a zweryfikuje nas boisko. Zgadzam się z Dream Teamem w Radomiu, bo naprawdę niesamowite nazwiska, zawodniczki, których tylko można klubowi pozazdrościć. Więc tak jak mówię, widzimy się w środę i mam nadzieję, że będzie fajny mecz. Już czekamy na ten następny mecz. Wiadomo, teraz trzeba się zregenerować jak najszybciej. Zacząć przygotowania w następnym tygodniu do bardzo ważnego meczu. To jest tak naprawdę mecz u nas o życie i myślę, że ani Legionowa, ani my tutaj się nie poddamy i to na pewno będzie zacięty mecz, pełen walki i tutaj emocji na pewno nie zabraknie. No, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, no i zobaczymy, wygra lepszy tak naprawdę. One miały swoją szansę w tym meczu, nie wykorzystały jej tak naprawdę, chyba się tam troszeczkę pogubiły, no a my wtedy jakby troszkę powoli łapałyśmy ten rytm. Drugi set tak samo, tak? Też mogły wygrać, tak? To nie jest tak, że ten mecz był w ogóle łatwy. No my się mówię, no cieszymy, no mieliśmy nóż na gardle, tak? Jako zespół i wydaje mi się, że każda była bardzo rozczarowana, jakbyśmy przegrały. No a teraz wracamy do Radomia i tam no, na pewno my broni nie złożymy, będziemy walczyć, a jaki będzie wynik, to już żeńska siatkówka i los pokaże. Ten Dream Team widać już po dzisiejszym. Może tak jak pan wspomniał, że na początku może było ciężko, ale mimo wszystko uważam, że tego pierwszego seta wygrałyśmy właśnie z zespołem i stworzyłyśmy taki Dream Team, zaczęłyśmy się cieszyć razem, biegać jak szalone po boisku. I tutaj to doświadczenie i to takie szaleństwo trochę tutaj połączyło się w wygraną, więc mam nadzieję, że ten Dream Team będzie się tworzył. Na pewno jest, wiadomo, jakby Anna dołączyła teraz dopiero parę dni temu do nas, ale uważam, że doskonale się wkomponowała, tak my też ją super przyjęłyśmy. Tutaj Kasia też wraca do nas, więc to daje naprawdę duże, ogromne doświadczenie i to tego nie można jej odebrać, no ale naprawdę szacun dla nas, że po prostu to wygrałyśmy. To był pierwszy w sumie taki chyba mecz o trening na to. Cieszę się, że taki wynik dla nas, bo słowo po prostu zadziałało i my teraz się musimy skupić na kolejnym meczu, bo mamy szansę, tak? Jest po jeden, gra zaczyna się od początku.